No to ten luzaczek teraz postoi na torze przelotowym pod Samofarem. To jest to jebeczka właśnie blokuje. Tutaj beczki stoją, tylko że lok wygaszony. Jak przemanewruje. Manewrowe ma podane. No pod tym kogoś chyba zabierze tą beczkę, mi się wydaje. Tu chyba węglarkę w letrze chyba zabiorą. Dalej manewruje lok z cysterną. Thank you.
Ale ładnie kopci. Czyli jak beczkę przestawił. Odra po niewłaściwym. A ten miał podany. A ten węglaki podciągają pod semafor. Teraz Odra pojechała, a węgralki stoją w peronie pod semaforem. To jak manewru teraz nie będzie, teraz jamnik sobie postoi z węgralkami w peronie, a długo będzie hutnik leciał.
może te węglarki ruszą dopiero po chodniku. Także stoją na razie w peronie. Tam właśnie stoi beczka z węglarką. Teraz beczka złączona z węglarką. Właśnie ten gagar Orlenu przeprowadził tą beczkę pod węglarkę pod nastawnię. Węglarka z beczką na torze bocznym pod nastawnią. A tam dalej stoją beczki w kierunku Włowicza. Beczek ET2 chyba wygaszony, a w peronie stoją węglarki. Na czele jamnik ET41062. A tu powinien stać luzacki gagar Orlenu M621096 luzem. Takie graffiti na jednych z węglarek. I ten gagar dalej stoi pod semaforem, tak jak stał. Chutnik opóźniony. O 7 minut. Musiał coś przepuszczać w płytwie albo na tej łącznicy coś. Nawet może przed łącznicą. W Skierniewickim Parku. Też po niewłaściwym. Dwanaście. Węglarki ruszają w tym Głowicza. Thank you.
zrobili porządek, to tor boczny się zwolnił i te warki mogą mieszać i mogą stać na postojowych, na bocznych torach, czy na bocznym. Kapitan Jadłowicza jedzie, jest samochodem, ma S1. Był przelotem. Zaraz będzie. Przelot Mewy do Warszawy Wschodniej. Pozdro dla Supermecha. Trzynaście.
Od dzisiaj koniec ZKA Zakopanego do Lechobówki. Pociągi powrócone do Zakopanego. Na dzień Kuraba Wyżna Sieniawa ograniczenie prędkości do 10 km na godzinę. I pociąg tylko normalnie z Zakopanego wystartował. Teraz pociąg może swobodnie wjechać. Babeczka jest przestawiona do wymiarki pod nastawnię. To taki napis na cysternie. To był dobry miesiąc. Pomalowałem dużo transwagonów. No to beczka świeżo po rewizji z platformą. 27.5.21 rok. Burza nadciąga od zachodu. To chyba tego ty nie zahaczy.
kurde niebezpiecznie robi. Same pioruny lecą. No i na stacji Bełchu zastała mnie burza. Ale piorun poszedł. Niebezpiecznie, robię tu pełno żelastwa. A już pada. Jakoś to przeszło obok tym.
źle ta strefa burzowa przeszła, ale od Łodzi idzie kolejna strefa opadowa. Nie wiem, czy to nie z burzami. Ta chmura już poszła. A tu gdzie kolejna? Już kolejna chyba idzie burza.